Witajcie moi drodzy. Zanim tutaj przejdę do konkretów, małe ogłoszenie parafialne. Otóż miałem nagrywać drugą rundę starcia Gonczat versus Stalkerka, ale niestety przeszkodził mi pewien dość gorący temat. Cóż, ja osobiście miałem takie szczere podejrzenie, że w związku z tym tematem będzie pokazane kilka ciekawych rzeczy, dlatego postanowiłem się przynajmniej ten jeden dzień wstrzymać. Później nie miałem okazji, żeby nagrać się do tego odnieść. Ale powiem wam szczerze, nie żałuję, że tak wyszło, ponieważ wyszło tyle ciekawych smaczków w związku z, uwaga, strażakiem Brownem. A, sorry, nie to foto. Nie, no tak sobie żartuję, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Wyszły przede wszystkim tak. Co Hanuka oznacza? Akcja między innymi zrzutki.pl, jak to oni pokazują uległość niektórym ugrupowaniom, hipokryzję Hołowni i pewien dosyć ciekawy smaczek oraz odniesienie się samego naszego strażaka do sytuacji, jaka miała miejsce. Tak więc zacznijmy może sobie od materiału źródłowego. Lecimy. Jedno trzeba Brownowi przyznać. Za każdym razem, jak odwali jakąś grubszą akcję, to są po prostu dymy. Ale w tym wypadku wręcz dosłownie. No przepraszam, ale to jest dla mnie wszystko tak śmieszne, że to jest nieporozumienie. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Dobra, do tego momentu sobie zatrzymajmy, tak? I teraz zobaczcie, co się tutaj w związku z tym wydarzyło. Posłuchajmy sobie, sorry, to nie ten materiał. Fragment od prawo Marcina, ponieważ on ma akurat te fragmenty, żebym najzwyczajniej w świecie nie musiał szukać. I argumentując we właściwy dla siebie sposób, już z mównicy sejmowej. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie zmanipulowanym. Bardzo proszę w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. I teraz o co konkretnie Brownowi chodziło? Ja nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. To jest oczywiście tekst przetłumaczony. Zresztą nawet widzicie, że troszeczkę litery są nierównomiernie, ale sobie to przeczytajmy. O cudzach upustie? Chyba upuście. Bohaterstwie, poświęceniach i wojnach, które w tamtych czasach i w tym czasie poczyniłeś dla nas, dla naszych przodków. Za czasów Matatiasza ben Johanana, arcykapłana, kiedy królestwo greckie wydało wyrok na twój lud Izrael, aby zapomniał o twojej torze i odsunął ich od praw twojej woli. A ty w swoim miłosierdziu stałeś w ich obronie w chwili utrapienia, pokonałeś ich spór, potępiłeś ich wyrok, pomściłeś ich zemstę. Wydałeś bohaterów w ręce słabych i wielu w ręce nielicznych, nieczystych w ręce czystych i niegodziwych w ręce sprawiedliwych i niegodziwych w ręce praktykujących twoją torę i ciebie uczyniłeś wielkie i święte imię na twoim świecie, a dla twojego ludu Izraela uczyniłeś wielkie i puste zbawienie, jak ten, ta Hanuka ma dziękować i chwalić twoje wielkie imię. Innymi słowy, to jest modlitwa dziękczynna, mówiąca o tym, że dziękujemy Ci wielkie bóstwo w chmurach za to, że my jesteśmy Ci uprzywilejowani, a reszta jest naszym bydłem. Tak w dużym skrócie. O to mniej więcej chodziło. I powiem szczerze, ja na początku też myślałem,
że z tą akcją to jest po prostu przegięcie, ale wolałem się trochę dowiedzieć. I dlaczego tutaj wspomniał chociażby o satanizmie? Ano, wspomniał o tym w dużej mierze dlatego, że uwaga, Hanukę według powiedzmy tych prawilnych Żydów, można by tak to ująć, chodzi o tych, którzy troszeczkę lepiej podchodzą do Starego Testamentu, to według nich Hanukę praktykuje się w domu. Tak? Praktykuje się w domu albo w synagodze. Natomiast takiej, wiecie, w publicznych miejscach to jest coś, do czego skłaniał chociażby odłam judaizmu, upolityczniony odłam, warto wspomnieć, o nazwie Chabad Lubavitch. I żeby było jeszcze śmieszniej, Braun sprzeciwiając się obchodom według właśnie woli odłamu Chabad Lubavitch, pokazał jednocześnie, że jest antyruski. Więc teraz lewactwo wobec Brauna będzie miało taki lekki error, bo albo nazwą go ruską onucą, jednocześnie przyznając, że on popiera Żydów, właśnie przynajmniej ten odłam judaizmu, który właśnie postanowił gasić, albo nazwą go antysemitą. Nie mogą teraz ani jednym i drugim jednocześnie rzucać, bo tak się składa, że Chabad Lubavitch, ja wam przeczytam z Wikipedii, grupa hasydów powstała pod koniec XVIII wieku w rosyjskiej miejscowości Lubavitcha. Założona przez rabiego Schneura Zalmana. W swojej historii Chabad Lubavitch miało 7 rebę wywodzących się z jednej dynastii. Ostatni był uważany dość powszechnie za najwybitniejszy Menachem Menden Schrenson. Zaniechał wyboru następcy i od śmierci 94 nie posiada swego rebę. W każdym razie, Chabad Lubavitch wywodzi się z Rosji. Na początku były tam jakieś konflikty ideowe z Izraelem, a później zaczęli wręcz sami twierdzić, że powinno się judaizm, czy ogólnie kult Izraela upolityczniać i szerzyć go wszędzie, gdzie się da. I mało tego, że to właśnie Chabad Lubavitch często jest ze względu na sposób egzekwowania tego, wiecie, nawracania pod przymusem, jako satanistyczne. To nie zmienia faktu, że jest to zwykłą głupotą. Ale fakt, nie jest to w porządku. Ale dobra. Wróćmy do tego, co się wydarzyło po tym sprostowaniu Brauna. Połownia. I po nieskutecznym zwróceniu mu uwagi wykluczył go z obrad. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie. Dziękuję. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył. I teraz zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ton, w jakim on się wypowiada. Nie żeby coś, ale od samego początku, powiedzmy rozpoczęcia tej kadencji Sejmu, tak? Hołownie można było, powiedzmy, że tak to ujmę, poznać jako takiego wyjątkowo, wiecie, śmieszkującego marszałka. Wiecie, tutaj komuś tam, wiecie, kulturalnie, aczkolwiek fajnie dogryzie, tutaj jakiegoś puncha fajnego sprzeda i tak dalej, prawda? A tutaj zobaczcie, nie dość, że jest pełna powaga, tak? Pełna powaga, wiecie, wchodzi po prostu, słychać, że jest podkurwiony, wchodzi na wkurwie i od razu tutaj z pyskiem do Brauna, tak? I ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego? A może chociażby dlatego, tak? W budynku polskiego Sejmu najwyższe władze państwa polskiego biorą udział w obrządku żydowskiej kapitalistycznej sekty. W sensie chodzi o ten Chabad Lubavitch, jakby co, tak? Przyjrzyjcie się, tu nie widać za bardzo. Kogo my tu mamy? Albo
No nie wiem. Kogo tutaj mamy? Czyżby to nie jest nasz Szymuś? Tak? Ale cofnijmy sobie, co on powiedział, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. ...się przed chwilą. A więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja chciałbym co niektórym przypomnieć, że... Teraz mówi o obrażaniu wyznawców innych religii, tak? Ja pragnę tylko przypomnieć jedno taką bardzo starą, bardzo stare porzekadło. Zapomniał wół, jak cielęciem był. Jeśli zostanę prezydentem, to symbole religijne będą znajdowały się w kaplicy, w mojej osobistej przestrzeni, ale nie będą znajdowały się w przestrzeniach wspólnych, bo nasze państwo jest świeckie. Do tego sobie jeszcze przejdziemy. Rzeczpospolita jest państwem wszystkich obywateli. Nikt, kto będzie przychodził do Pałacu Prezydenckiego, by załatwić swoje sprawy, nie może mieć poczucia, że ze względu na swoją wiarę, swój światopogląd jest na innej pozycji niż prezydent. Przekonywał Szymon Hołownia. To jest z kampanii prezydenckiej. Natomiast myślicie, że to była jednorazowa akcja? Otóż, moi drodzy, nie. Sąd w Płocku uniewinnił dziś 3 osoby oskarżone o zniewagę uczuć religijnych poprzez rozklejanie wizerunku tęczowej Matki Boskiej. W Polskę 2050 opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia. A tymczasem Hołownia 2 lata później... Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu chętnie uwagę. Chętnie wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której pan tak śmiało Sejm. Pan się wypowiada. Panie pośle. Nie... Wiecie, co Bran tutaj chciał powiedzieć? Pod tytułem mam argumenty, chętnie je przedstawię i udowodnię, że się mylisz. A ten mówi, że narusza powagę Sejmu. Gościu chciał centralnie uargumentować swoje stanowisko, jakkolwiek uargumentować swoje poczynania, chociaż w moim przekonaniu były troszeczkę przegięte, co nie zmieniało faktu, że raz, że wyszło śmiesznie, a dwa, że ludzie zaczęli coś zauważyć, ale do tego też przejdę za chwilę, tak? Nie ma pan pojęcia 175. Punkt 3 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie... I teraz tak. Hołownia postanowił ukarać go najwyższą karą, jaką może narzucić prezydium Sejmu, czyli ucięli mu do zera praktycznie całą dietę poselską na pół roku oraz pensję mu zredukowali o połowę na 3 miesiące. To jest chyba najwyższy wymiar kary, jaki może być. Ale to nie wszystko. Posłuchajcie sobie jeszcze. Artykuł 175 ustęp 4 regulaminu. Pan nadal uniemożliwił. 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut. Brown został po prostu wyrzucony z sali, gdzie odbywa się posiedzenie. Dobra, ty się już zamknij. I teraz co się w tym momencie wyrabia? Tak? Zacznijmy sobie od tego, że tak, Polska jest państwem świeckim i gwarantuje to chociażby konstytucja, konkretnie artykuł 25. Kościoły i inne związki są równouprawnione. I tutaj jeszcze tak, tu mamy o poszanowaniu autonomii, bla bla bla, ale paragraf 5, tak? Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie zawartych umów przez Radę Ministrów z ich własnymi przedstawicielami. Taką najbardziej ogólną ustawą w tej kwestii jest ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Zobaczcie sobie paragraf pierwszy z tego artykułu, chociażby z artykułu 10, tak? Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Skoro jest świeckie, neutralne w sprawach religii i przekonań, to powiedzcie mi, co to kurwa jest? Przedstawiciele, powiem tak, najwyższe głowy w państwie obchodzą Hanukę. W Sejmie. Czy wy to rozumiecie? Hołownia się cieszył, że można było sobie legalnie jebać po katolikach, ale w momencie, kiedy ktoś podobną rzecz zrobił Żydom, a konkretniej właśnie tym tej bandzie z Chabad Lubawicz, no to nagle kurwa oburzenie jakieś, tak? Poza tym, jak mogliście zauważyć, tak wkurwić się może tylko człowiek, któremu jego wiarę zbesztano. Tak? I to jeszcze w sposób taki stricte fanatyczny. Wy to rozumiecie? Tutaj mamy tę dosyć druzgocącą kwestię, tak? Tutaj wszyscy uchachani, tu patrzcie sobie Hołownia, tutaj mamy Dudę, tak? Czy to nie jest przypadkiem Małgorzata Kidawa-Błońska? Co nie? Zapamiętajcie sobie, bo teraz to masowe oburzenie pokazało dobitnie, w czyim interesie tak naprawdę ci wszyscy politycy są. Bo powiem tak, od Brauna po tej akcji to nawet konfiarze zaczęli się odwracać. Jedyny, który jeszcze jakkolwiek, powiedzmy, trzyma kwestię tego stanowiska, to jest Grzegorz Płaczek. Ten od profili To się samo komentuje, który niejednokrotnie w sprawie chociażby pandemii i tak dalej wysyłał zapytania do ministrów zdrowia, do premiera i tak dalej. Jakieś szczegółowe pytania tylko i wyłącznie po to, żeby mieć czarno na białym na papierze, jakie jaja, jakie wały po prostu się działy w związku właśnie z tą całą pandemią i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze nie koniec. Bo to, że tutaj się dzieje, to jest jeszcze inna kwestia, tak? Zwróćcie uwagę może sobie, co dzieje się jeszcze przy okazji tutaj, tak? No już pomijając kwestię, że Brown od razu odbezpieczy, wyciągnął zawleczkę i zaczął psikać, wiadomo, żeby zrobić po prostu szum wokół siebie. Nie wiem, może chciał pod kątem kontrowersji przewyższyć Korwina? Nie mam pojęcia. W każdym razie udało mu się to. W ogóle to jest hit, nie? Gościu odpalił gaśnicę, zaczął się kurwa dym, a jeszcze przez chwilę sobie kurde grali jak gdyby nigdy nic. To jest w ogóle dla mnie... Pff, nie? I teraz ja wam tutaj wrzucę w zwolnione tempo. O, tu już zaczęła go chwytać. O, zaczyna go przepychać, tak? No i w efekcie czego, czy rykoszetem, czy nie rykoszetem, ale jednak dostała gaśnicą po twarzy. I wszyscy się teraz jej czepiają. Wszyscy się czepiają Brauna, że on ją napadł. Ale zobaczcie, kto się tu na kogo rzuca. O! No patrzcie, jak Braun ją atakuje. No. Końcówka gaśnicy. O! Tu znowu przepychanka. O! A co to za noga? Czekajcie, cofnijmy sobie. Tu. O! Co to za noga? Jeszcze kopanie jest. Czyli to ona jego napadła. Już pomijając kwestię, że on miał obowiązek się bronić, pomijając kwestię, że to ona powinna odpowiedzieć za napaść, to jeszcze uwaga, napaść na funkcjonariusza administracji publicznej. Za to są wyższe wymiary kary, co w moim przekonaniu jest turbo debilne.
No ale cóż, nie? No. Panie Boże! No. Tutaj mamy takie rzeczy, tak? A teraz posłuchajmy. Teraz posłuchajmy przez chwilę, co ta typiara mówi. A właśnie, a propos bronienia tego symbolu religijnego, tak? Może ja się tu przełączę. Jak to jest, że dosłownie kawałek metalu ze świeczkami jest ważniejszy niż jej bezpieczeństwo? Nie oszukujmy się, od tej gaśnicy mogłoby się coś naprawdę poważnego stać. Mogła się przekręcić, tak? A mimo to, mając świadomość tego, że najprawdopodobniej może jej się oberwać, bo jeżeli ja widziałbym gościa z gaśnicą, to ja bym kogoś zawołał. Widząc, że to jest chłop, kurwa, dwa razy większy ode mnie. To ja bym kogoś zawołał, żeby albo mu pomóc, albo jak coś odwala, to żeby go spacyfikować. Tak? Ale nie. Ta postanowiła odpalić sobie agresora. No a Brown postanowił przy okazji skutecznie go zgasić. No cóż, gaśnica się jednak do czegoś przydała. Nie tylko do świeczek. Nie, ale tak już całkiem poważnie. Typiara ruszyła na dwa razy większego i cięższego typa i ona myślała, że cokolwiek wskóra? Pomijając kwestię, że na korytarzach sejmowych było od groma ludzi. Bez problemu mogła kogoś zawołać. Czy to ochronę, czy straż marszałkowską, czy może nawet, nie wiem, na terenie Sejmu jest nawet policja. Nie wiem, jak ja niedawno byłem w Warszawie i przechodziłem chociażby obok Pałacu Prezydenckiego, to non-stop jakiś patrol policji tam stał obok. Cały czas patrolują. Być może w Sejmie jest podobnie, nie wiem. Mam wrażenie, że tak. Więc, ale nawet jeśli kogokolwiek zawołać, żeby powstrzymać, tak, to nie, postanowiła się rzucić i przez to dostała gaśnicą. I teraz kto byłby winny? Wiadomo, że rzuciliby się na Browna, ale sama byłaby sobie typiara winna, skoro napadła na kogoś, mając w dupie konsekwencje, że może jej się coś stać. Tak? Bo, żebyśmy się zrozumieli, wyobraźcie sobie, że ktoś was napada z nożem, a wy potraficie się naprawdę dobrze posługiwać sztuką samoobrony. I koniec końców tak komuś wytrącicie rękę, że wbijecie pacjent, że ten pacjent po prostu sam sobie wbije ręką w, tfu, ręką, ten nóż w brzuch. Wiadomo, to się może skończyć poważną raną i tak dalej, ale kto jest winny? Wy, że postanowiliście się bronić? Czy też ten napastnik, że rzucił się na was z nożem i przeszacował swoje szanse, co? Bo wiele osób uważa, że o wiele lepiej jest po prostu się poddać, zamiast się bronić. A prawda jest taka, że o wiele lepiej jest choćby leżeć w szpitalnym kojcu, w szpitalnym kojo, czy jak to się te wyra nazywają, niż w grobie. A przynajmniej ja mam takie zdanie. A ja bym tutaj niepotrzebnie nie ryzykował, bo z gaśnicą naprawdę nie ma żartów. Ale wiadomo, tutaj gościu odwalił typowo cyrk, żeby było o tym głośno. Ale coś, co mnie... No ale sobie wiecie, posłuchajmy tłumaczenia Browna, ok? Moje odzienie do stanu nadającego się do używania. Panie pośle, to była przemyślana decyzja, żeby coś takiego zrobić. Dlatego, że akcje satanistycznego, talmudycznego kultu nie powinny być tolerowane, na pewno nie w polskim Sejmie. Czy chce pan wyzwać mnie na... Akurat ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ja bym tutaj dodał, że jakiekolwiek przedmioty związane z jakimikolwiek wierzeniami albo służące do praktykowania tychże wierzeń nie powinny być w budynkach administracji publicznej. Czy to Sejm, czy to Senat, czy Pałac Prezydencki, czy chociażby jakikolwiek urząd, nie powinno być tam ani właśnie chanuki, ani krzyży, ani jakiś, wiecie, jakiegoś mini zestawu do stworzenia prowizorycznego meczetu. Nic z takich rzeczy nie powinno być. Miejsce do tego typu obrządków jest albo w domu, albo w adekwatnych świątyniach. W kościele, w meczecie, w synagodze i tak dalej. Jeżeli ktoś chce sobie wierzyć,
Spoko. Tylko tak jak wam pokazywałem, Polska jest państwem świeckim. Takich rzeczy, właśnie jak Hanukija, nie powinna nigdy stać w Sejmie. A tak się składa, że stoi od 17 lat. Debatę dotyczącą przesłania tego ohydnego, kultu. Jakiego ohydnego kultu? Co to pan satanistycznego kultu. Święto Hanuka jest świętem żydowskiego, rasistowskiego triumfalizmu. Czy panu znane są te rytuały, które tutaj tak są jest, odprawiane? Jest nawet świeckim świętem. Aha, i tak przy okazji. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Hanuka w takim konkretnym rozrachunku nie jest świętem historycznym, tak? Dlatego między innymi odprawia się je w domu. Można to w pewnym sensie porównać do święta niepodległości w Polsce, tak? To jest taki, powiedzmy, swego rodzaju odpowiednik. No może trochę innej kategorii, ale jednak. Pan wbrew pozorom chce wierzyć, że ma pan najlepszą wolę, więc jeśli występuje pan z najlepszą wolą, tak, to jest pan kompletnym ignorantem. A pan jest kompletnym rasistą i... A panie proszę, ale dlaczego to jest kult satanistyczny? Święto Hanuka jest świętem, powtarzam, rasistowskiego triumfalizmu nad niewiernymi. Przepraszam, ja nagrywam posła. Przepraszam, nagrywam pana. Dobrze. Przechodzimy. I tego właśnie pan... Proszę mi nie utrudniać. Dobrze, zapraszam. Nie utrudnia, proszę przejść tam w miejsce. Panie pośle, zapraszamy tutaj do nas, bo kordon zaczyna rozdzielać. Jak powiedziałem, talmudyczny kult nie tylko w przesłaniu tego święta, tego aktu, jest kultem triumfalizmu rasistowskiego, dzikiego, plemiennego, uwaga, również krwawego triumfalizmu nad niewiernymi. Rytuały, które są integralną częścią tego święta talmudycznego, zawierają sformułowania, wersety modlitewne, które... Wiecie, proszę to na uwadze. Recytujący rabini dziękują Bogu za to, że wywyższył ich i pozwolił im zatriumfować nad niewiernymi, nad nieżydami. A dlaczego odbywa się to w Sejmie? Święto triumfu satanistów, talmudystów, rasistów, ich triumfu nad nieżydami, nad gojami, to święto, żeby miało być celebrowane w polskim Sejmie, no na pewno nie na mojej wadzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie dziennikarze? Tak jest. Możemy poprosić na górę? Oczywiście. W jakim celu? W takim celu, że musimy to zrobić wcześniej. Okej. O, teraz prawdopodobnie podejdą do tej Żydówy. Przepraszam, może przejdźmy, będzie mniejszy huk, bo jakbyśmy przeszli. Przepraszam, ale... Jasne, dobrze, zostańmy tutaj. Było zapalenie świec hanukowych, tak jak od wielu lat w Sejmie co roku. I nagle poseł Grzegorz Braun wystartował z gaśnicą proszkową do Hanukii. Ja stanęłam mu na drodze, on na mnie tą gaśnicę proszkową skierował, na twarz po prostu. Poseł Braun twierdzi, że to jest satanistyczne święto. Tak proszę, powiedział przed chwilą. A przepraszam, bo to znaczy, że Jezus był satanistą? Nie wiem, ale tak powiedział przed chwilą właśnie. Co się dalej działo, proszę powiedzieć? Skończyły z tą gaśnicą i co dalej? No, skierował tą gaśnicę na moją twarz, no i proszę pana, niech pan wygląda. Przepraszam, ja widziałam na miejscu, to nie było pana ani twarz, tylko chodziło o świecę. Nie, przepraszam. Świecę. Czy mógł pani zasłoniła? Proszę pana, zasłoniłam sobą twój symbol religijny i mam do tego prawo. Oczywiście. I zobaczcie, jak ona się oburzyła w momencie, kiedy była przyłapana na kłamstwie. Bo tutaj było wprost, że Braun skierował na świecę, a nie na jej twarz. I zobaczcie, jak ona się wkurwiła i poszła z fochem. Ciekawe, prawda? Ale to jeszcze nie koniec. To może zamknę. Posłuchajcie sobie, co tutaj powiedziała. A może pani opisać, co się wydarzyło? O, słuchajcie. To jest w ogóle hit. No. W Sejmie, jak co roku, zapalenie świecy hanukowej. Nagle poseł Braun wyszedł z gaśnicą proszkową. Myślałam, że coś się stało, jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. Myślałam, że ktoś się poparzył, coś się zapaliło. Ale okazało się, że on tą gaśnicą proszkową atakuje Hanukiję.
czyli świecznik ze świecą Hanuką, symbol religijny, rzecz dla mnie ważną. Więc stanęłam mu na drodze i on wtedy prysnął mi gaśnicą proszkową w twarz. Czego będzie się pani domagała? Czego pani się będzie domagała? Nie wiem, przepraszam, ja jestem w szoku. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Jesteśmy w Polsce w XXI wieku, to nie jest 39 rok, tak? Czy wy to słyszeliście? Ona publicznie porównała gaszenie świeczek i jej napaść na Brauna do Holokaustu. Rozumiecie to? To powtórzę. Ona gaszenie świeczek i nazwanie tego obrządku satanistycznym porównała do lat tortur, traktowania milionów ludzi jak bydło, gdzie byli głodzeni, torturowani, zmuszani do pracy ponad siły, a na koniec albo rozstrzeliwani, albo gazowani. Zobaczcie po prostu, z kim tu mamy do czynienia. Nie dość, że cała świta polityczna oburzyła się i oczywiście uznała naszego strażaka Brauna za antysemitę, ksenofoba i co najlepsze rasistę. Nie wiem, na jakiej podstawie akurat rasizm, ale dobra. To żeby tego było mało, to właśnie również ci najwięksi przedstawiciele brali udział w obrządkach. Czy wy to rozumiecie? Państwo neutralne wyznaniowo, a najważniejsze głowy tego państwa biorą udział w obrządku jednej z nich. I teraz widzicie chyba, dlaczego Hołownia przyszedł na posiedzenie Sejmu z takim wkurwem. Teraz mam nadzieję, że już rozumiecie. A jeżeli nie, to czarno to u was widzę, moi drodzy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. A mianowicie, w związku z karą, jaką prezydium Sejmu nałożyło na Brauna, była założona zrzutka przez panią radcę prawną Annę Kubalę. I teraz zobaczcie sobie na kwestię tej zrzutki. Kiedy ja słyszałem o tej akcji z gaśnicą, no to została bardzo szybko założona ta zrzutka. Ona w 4 godziny zebrała tę kwotę. 4 godziny. A żeby tego było mało, jeszcze poprzez inną fundację została założona druga. I teraz tak, gdy ta po tych 4 czy tam 5 godzinach zebrała właśnie wymagane fundusze, no to została ona wyłączona właśnie przez panią Kubalę. Natomiast za masową namową motłochu linczującego ta zbiórka została zablokowana. Tak? Zresztą możecie nawet tutaj zobaczyć. Zrzutka została zablokowana przez serwis. Tutaj zresztą też. Gdyby ona już była zakończona, to ta informacja brzmiałaby: zrzutka została wyłączona przez organizatora. I tutaj taka informacja była, zanim był ten masowy motłoch, który domagał się zablokowania tego. W tym taki chociażby Bart Staszewski. I żeby było jeszcze śmieszniej, to w ramach, wiecie, rekompensaty, bo nie ma to jak klękać przed motłochem linczującym, co nie? Postanowili założyć nową zrzutkę i zobaczcie, z jakim efektem. Ta zrzutka została założona, jak ja to nagrywam, wczoraj o 15. W przeciągu doby zebrali niecałe 8 tysięcy. A dla porównania, zobaczcie, ile dla Brauna zebrano w niespełna pół dnia.
łącznie 220 tysięcy. Natomiast co do kwestii zrzutki.pl, tutaj był jeden taki bardzo ciekawy komentarz i ja wam go tutaj pokażę. No i oczywiście autorstwa jednego z moich ulubionych youtuberów typu właśnie Paweł z kanału Druga Strona Medalu, którego serdecznie polecam oglądać. W opisie zostawię link do jego kanału. Tak więc wchodzić i oglądać, bo tam są bardzo wartościowe treści. Ale wracając. Mamy znowu to oświadczenie i spójrzcie sobie. Skończycie jak każdy biznes, który poszedł w stronę lewactwa i jak Disney ze swoim najnowszym raportem. Oni generują w tym roku ogromne straty. Gdzie przepraszają za debilne decyzje, jak Victoria's Secret czy Wiedźmin od Netflixa. Biznes ma w dupie politykę. Dokładnie. A wystarczyło tylko temu motłochowi powiedzieć, kim wy jesteście, żeby decydować, jakie zbiór... Inaczej, coś na zasadzie, kim wy jesteście, żeby mi mówić, jaki ma być regulamin mojej platformy. Dopiero wtedy, jakby ludzie po prostu zbojkotowali i powiedzieli, dobra, to ja nie wpłacam, to wtedy można by było jakkolwiek reagować. A nie, że ktoś po prostu pierdnie, powie, że oni wspierają jakichś antysemitów z dupy wziętych i oni się uginają pod natłochem tego motłochu. To wiecie co? To ja w takim razie, to biorąc pod uwagę, że to jest, że oni popierają Chabat Lubawicz, który wywodzi się z Rosji, to oficjalnie możemy nazwać zrzutkę.pl bandą ruskich agentów. Popleczników Putina. I co? To teraz będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. Bo albo wyjdą na antysemitów, albo na agentów Putina. No i zobaczymy, czyją stronę wezmą. No dobra. Tyle z mojej strony. A co wy sądzicie o tej kwestii? I przede wszystkim chciałbym od was usłyszeć w sekcji komentarzy, przeczytać, na jakiej podstawie Braunowi w związku z tą akcją zarzucili rasizm. Jestem ciekaw, co ciekawego wymyślicie, ponieważ ja nie jestem w stanie ogarnąć takiego procesu myślowego, dla którego miałoby to jakikolwiek sens. Tak więc, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru i bez odbioru.